jak realizm, jak wierność, jak właśnie transparentność i dokładne odwzorowywanie rzeczywistości. W tym była rejestracja. Dziękuję Ci, Andrzeju, za to, że uczyłeś mnie tego, że należy oprócz swojej własnej intuicji poświęcać czas na czytanie o sztuce i badanie sztuki za pośrednictwem narzędzi intelektualnych. Oczywiście na tyle, na ile artysta jest w stanie poświęcić swój czas na badanie przedmiotu sztuki. Więc dziękuję Ci za to, że moją emocjonalność, kompleksy erotyczne zwane transgenderyzmem, wpajałeś mi, żebym umieszczał je po prostu w strukturach zracjonalizowanych, abym operował znakami izomorficznymi i abym wprowadzał delikatne zmiany strukturalne po to, żeby transformować jedną czynność w drugą czynność, a tym samym jedno pojęcie w drugie pojęcie. I to jest Twoja zasługa. Dziękuję Ci, Andrzeju, za to, że uczyłeś mnie tego, że sztuka jest całościowa, że sztuka jest holistyczna, jest spluralizowana i nie ma sensu mówić o jednej warsztatowej sztuce, tylko trzeba ją pojmować w ogromie złożoności jej struktur, jej wszelkich uwikłań, również tych, które po prostu, z których artysta nie zdaje sobie sprawy. Dziękuję Ci, Andrzeju, za to, że zaprosiłeś mnie do wystawy sztuki ekstremalnej i nauczyłeś mnie tego, że artysta niejednokrotnie musi ryzykować i podejmować ekstremalne działania, a to po to, żeby odzwierciedlić albo też odbić swoją własną charyzmę, swoją własną odmienność, swoją własną właśnie postawę. Za to wielkie dzięki, niewątpliwie. Bycie ekstremalnym w sztuce nie jest łatwą sprawą i przynosi czasami efekty odwrotne niż zamierzał artysta, natomiast jest czymś bardzo istotnym i to ryzyko sztuki jest bardzo istotne. I dziękuję Ci, Andrzeju, w końcu za to, że mówiłeś mi, że nie ma sensu zamykać się tylko i wyłącznie w swojej własnej podmiotowości, ponieważ ona jest czymś w rodzaju autarki, a jak wiemy, autarkia na przykład gospodarcza prowadzi do ruiny gospodarczej. I musimy z siebie ujmować w ramach struktur społecznych i myśleć o strukturach społecznych, ponieważ instytucje, ludzie piszący o sztuce i cały kontekst, który otacza artystę, jest równie ważny jak jego dokonania i pierwszy zaczyn tworzenia sztuki. I dziękuję Ci najbardziej, Andrzeju, chyba już za to, że nauczyłeś mnie tego, że sztuka bywa uciążliwym materiałem dla choćby rodziny artysty, ale dla artysty jest najważniejsza i jest najlepszą formalizacją do samorealizacji swojej własnej podmiotowości, czymś w rodzaju poszukiwania swojej własnej ontologii podmiotowej. I temu wszyscy, za to wszystko, Andrzeju, Ci potwornie dziękuję. Chodzę jak przekręcony, ponieważ wiem, że już nigdy z Tobą nie będę mógł rozmawiać o sztuce, a były to dla mnie wydarzenia wyjątkowe, chociaż coraz rzadsze z powodu Twojej choroby i coraz bardziej utrudnione. Natomiast każde spotkanie z Tobą było czymś wyjątkowym, było zjawiskowe i było niepowtarzalne. Jeżeli padały słowa gorzkie odnośnie rzeczywistości, merkantylizmu, konsumpcjonizmu i tak dalej, jeżeli wplątane były w to wątki polityki i zgorzknienia, to zawsze te kilkanaście zdań o sztuce było dla mnie czymś w rodzaju kierunkowskazu i czymś bardzo istotnym, ponieważ stanowiło to również Twoją długą drogę teoretycznego rozmyśliwania i wpatrywania się i oświetlania bytu. Okres, kiedy Andrzej Lachowicz podał mi przyjazną rękę. Dzięki niemu poznawałem bardzo wielu neoawangardzistów, między innymi nieżyjącego Andrzeja Partuma, Jana Świdlińskiego, żyjących Józka Robakowskiego, kolegę Waśkę, Antoniego Mikołajczyka, Grzegorczyk z Poznania, Alicję Kępińską, no i Urszulę Czartoryską, Stefana Morawskiego, Beresia, no więc to jest coś nieprawdopodobnego. Andrzej po prostu pomógł mi jako studentowi w sposób niebywały, pokazał inne oblicze sztuki i trzeba powiedzieć, że on na to miał czas, że on tego chciał i tak postępował z ludźmi młodymi. Piękny wpis jest teraz właśnie na stronie Zdzisława Sosnowskiego z Paryża, który mówi, odszedł od nas jeden z najwybitniejszych artystów polskich artystów. Więc ta część jest poświęcona, tak jak tu już Ania mówiła i Dorota mówiła, tej sztuce lat 70. Są to zapisy właśnie sformalizowane, izomorficzne, dotyczące mojej własnej psychologii, kompleksów erotycznych,
oraz tej niepewności płciowej, które zmieniają się dalej w pytania, a te pytania to były, czy istnieje jeszcze awangarda, czy sztuka zmierza do samounicestwienia, czym jest sztuka postkonceptualna, jakie społeczne funkcje pełni sztuka i czym jest sztuka zaangażowana społecznie. Te pytania, na które nigdy nie potrafiłem sobie w pełni odpowiedzieć, doprowadziły mnie do tego, że nie chcąc być artystą wyalienowanym, po prostu wyszedłem na ulicę i próbowałem tam znaleźć swojego miejsca i komunikowania się z ludźmi. To prowadziło znowu do powstawania czegoś w rodzaju struktury otwartej, a trzeba pamiętać, że Wrocław to krwioobieg sztuki otwartej i po prostu tworzenia akcji, no chyba tak możemy teraz określić, akcji, happeningu, mniejsze o pojęcie, były to struktury otwarte, gdzie każda akcja prowadziła do następnych spostrzeżeń, że ulica, odgłosy ulicy, wszystko co się dzieje na ulicy, rozmowy z ludźmi oraz to co się dzieje na bieżąco w Polsce jest istotnym materiałem do możliwości tworzenia czegoś w rodzaju właśnie działań parateatralnych. Natomiast drugie piętro to są już struktury zupełnie inne, to są struktury jak gdyby wstępne, nie wiem, to jest nie tyle, że to jest obecny etap, to jest, tą wystawę w ogóle nie wiedziałem jak skompilować, nie ma projekcji zewnętrznych, nie ma jakichś działań happeningowych z ogniem na przykład. Są tam w drugim piętrze najczęściej struktury czarno-białe, właśnie wstępne i takie trochę dystansujące się od rzeczywistości. To jest też jakiś okres, ale ostatnio działam z Mariuszem Mikołajkiem i tworzymy taki projekt, Budujemy Miasto Sztuki. I jak sądzę, znowu wrócę do tych działań, które są związane z interpersonalnym i takim podmiotowującym innych ludzi działów. Wzajemne słuchania ludzi, wsłuchiwania się ludzi oraz rozmawiania z ludźmi. Działamy w ośrodku animacji, kulturalnej animacji podwórkowej. Próbujemy tam to realizować i robić. Na drugim piętrze również leci film, który był realizowany, był jedną z części happeningu zrealizowanego na festiwalu Romana Gutka dla Nowe Horyzonty, ponieważ jest tam sporo takich struktur zapętlonych, nazywa się zrealizowany wspólnie z Tomaszem Jamosem, który też jest tutaj nas, tak, jest, z którym działa już wiele lat i film jest po prostu próbą takiego subiektywnego odniesienia się do sławnego filmu Pętla Jerzego Hasa. No jeszcze raz dziękuję Państwu za tak liczne przybycie, wielkie dzięki. No i dziękuję jeszcze raz. Bardzo się cieszę, że 70-lecie Teatru Polskiego we Wrocławiu jest pretekstem do spotkania się środowisk teatralnych i sztuki wizualnych. To się rzadko zdarza. Może będzie szansa na najbliższy czas jakiś, że coś wymyślimy wspólnie, ale chcę Państwu powiedzieć, że przez całe lata w naszym teatrze współpracowaliśmy z Galerią Zuccato i dzisiaj Witek idzie dalej. Więc mam nadzieję, że te teatry i sztuki plastyczne będą kontynuowane i bardzo się z tego cieszę. Wszystkiego dobrego i zapraszam Państwa do teatru. Dziękuję bardzo.